Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Rogue Legacy 2. No i cóż, w dzisiejszym epizodzie mamy dużo do zrobienia, ale najpierw musimy zobaczyć, jak działa nasz wspaniały czarodziej, który ma Crippling Intellect, czyli tak można powiedzieć, że wręcz brakuje mi słów teraz. Jak to, co to było? Można powiedzieć, że okaleczający intelekt, czy aż taki wielki, wspaniały intelekt. Znaczy mówiąc, mamy mniej wszystkiego, ale za to mana nam się regeneruje. Więc jej. Tak pięknie, bardzo szybko. No i cóż, tak. Dzisiaj zobaczymy, jak to będzie. Może osiągniemy jakieś większe sukcesy. I cóż, jeszcze tak tylko dodam, pomału już idąc w stronę właśnie Charona, bo to chyba był Charon, tak. No, że pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem, zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, no zdecydowałem się rozkręcić pada, żeby zobaczyć, co jest nie tak, i powiem wam szczerze, jest czysty, wszystko sprawne, tylko problem jest taki, że jakby to najłatwiej określić, szepty, których nie możemy zrozumieć, oczywiście. Powiedzmy, że guma na właśnie przyciskach AB i tak dalej jest zrobiona w taki głupi sposób, po prostu chyba zawsze, podkreślam, zawsze będzie taki moment, kiedy... Ała, otrzymam obrażenia. Nie. No kiedy w ostateczności... Ach, i znowu głupi otrzymanie obrażeń. Po prostu właśnie wracając, kiedy będę musiał po prostu powiedzieć, że pad się zepsuł. No i tak było też w tym przypadku. Zepsuł się przez to, że ta guma się poluzowała zbyt mocno, no nic nie zrobię. Więc tak, no jest zepsuty. I osobiście nie polecam nikomu w takim wypadku, patrząc po to, jak jest to skonstruowane padów, zamienników tak właściwie pada do Xklocksa 360 od firmy, chyba po DPD, nie, to było PDP. Aha, aż pozwólcie, że sprawdzę, bo już nie pamiętam. Wiem, że to był podobny właśnie taki kurierski. PDP, tak, PDP. No. Po prostu, no nic się z tym nie zrobi, więc nawet jeśli na, powiedzmy, nawet jeśli by się grało na padzie wygodniej, no niestety jesteśmy skazani na klawiaturę, bo powiedzmy A, które mi nie chce wracać, to nie jest dobry pomysł, żeby używać do grania. Tutaj gdzieś jeszcze coś jest według tego wszystkiego, co tutaj mówię, jakiś sekret może? Nie. No niestety. Tego się raczej nie dowiemy. I tak, powinniśmy się teraz chyba skupić na tym, żeby spokojnie przechodzić to wszystko, bo mamy tylko 69 życia, co jest bardzo małą ilością. Okej, to jest niebezpieczne. Z tego wyjdzie. No niestety. Tyle by z tego wyszło. Zamieniłem już na dzień dobry. Ale mniejsza. I wczytuje się kolejna lokacja, czy żeby znowu to tutaj... Tak. Wydaje mi się strasznie mali w porównaniu z tym, co tam jest w tych salach, ale dobra. Nie przejmujmy się tym, do tamtej lokacji nawet nie ma co iść póki co. Z tego co się nie mylę, nawet sama gra mówiła, że wymaga czegoś, czego my jeszcze nie posiadamy, więc tak. Po prostu idźmy. I... mocą magiczną... postaram się po prostu, no wiecie, jakoś to wszystko ugrać, żebyśmy nie zginęli. Nie ukrywam, nie chciałbym stracić tego maga. Tak, wiem, że mało HP i innych tego typu rzeczy, no ale... No ta potęga, możliwość rzucania zaklęć w dowolnym momencie, no... Powiem wam szczerze, no aż żal serce ściska, jak myślę o tym, żeby tam to łatwo utracić. A właśnie tu gdzieś jest. O, faktycznie jest. Przypadkiem to nawet otworzyłem, nie zwracając na to uwagi, ale dobra, jest skrzynka. Więc mam 440 monet. I mnóstwo okazji na śmierć. Oraz, jak już to nazywałem wcześniej, w sumie to zaklęcie Eldritch Blast, więc tak. I teraz tak, tutaj widzę pękniętą ścianę i widzę wroga, więc na spokojnie, powoli trzeba to ogarniać. Wiecie, nie chcę tutaj zginąć, a mam naprawdę niewiele tego życia, więc śmierć jest bardzo prawdopodobna. Spokojnie. Co my tu mamy? Znowu słyszę szepty, nie mogę rozpoznać głosów. Magia przyjaźni to rozwali. Tak. Nie wiem, co ja mam z tym magiem przyjaźni dzisiaj chyba. Za dużo się nasłuchałem o tak zwanym MLP od siostry ostatnio. Ale mniejsza. Po prostu tak, moja wspaniała magia. Prożnie.
No, oczywiście. Musiało wleść tam. Nie mogę sobie gorszego miejsca wybrać. Przy okazji... A, dobra, już wiem, czemu mi daszowanie na jednym przycisku nie działa. Przecież to sobie przestawiłem. Wiedziałem, żeby to potem tego żałował, że to przestawiałem. Ale mniejsza. Co ciekawe, nie mam napisane, że F to jest ten mój użytkowy skin. Póki jeszcze pamiętam o tym, to... Jako, że i tak nie korzystam z tego przycisku specjalnego, to lepiej będzie w ten sposób mieć po prostu tego dasha. Częściej z tego korzystam i to powiem wam szczerze, naprawdę mimowolnie nawet naciskam ten przycisk. Hej, jestem taki flamelock i krytyk. Dobra, dobra. Jej, zdobyliśmy coś. Jest to skórzany kapoka. Pierśnik skórzany, ciężko mi to nazwać. Mhm. Ale mniejsza, i co my tu mamy? Z. Okej, okay. List jest stary, ale starano nie zabezpieczony. J albo J. Zależy się od tego, jak to określić. Plotki są prawdziwe, złote drzwi są prawdziwe. Je odnalazłem. Te drzwi się otworzą jednak tylko dopiero wtedy, kiedy wszystkie Eustaris, nie wiem co to jest, ale będą zebrane wspólnie. Wiem, że brzmi to szalenie, ale mam plan, by ocalić wszystkich. Ale nie poradzę sobie samemu. Potrzebuję twojej pomocy. I paru ludzi, którym mogę zaufać. Z. Albo Z. Jak złoty znowu. Teraz dawaj to żarcie. Nie ma? Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Mimo wszystko dobrze, że mam takie zdolności. Okazuje się, że ratują mi życie, nawet jeśli nie byłem tego świadom wcześniej. Tak, nawet to właśnie takie głupotki. Nie, ale mamy 4 HP. Ja się stresuję, ale jednocześnie dzięki super regeneracji many, to czuję, że po prostu możemy to ugrać. Wiecie, spamy tymi zaklęciami jak się da. I albo pocisk zniszczyłem tym tamtym, albo nie wiem jakim cudem. Spokojnie, może nie umrze. Przejść. Dobra. Najpierw jego tym. Tego, jako że to jest taki czarodziej, to w ten sposób łatwo. Okej, okay, super. Ile zrobiliśmy? 840. Ładnie, ładnie. Mogłoby być jeszcze lepiej, ale i tak ładnie. Okej, teraz szybko tak. I chciałem skryta trafić. Niestety wyszło jak zawsze. Idziemy na krawędź, używamy tego czegoś, żeby go wykończyć. Tak, ta lokacja już jest prosta z taką magią. Ej, dobra, kradnięcie magii. Chodź, powinien tak. Różnie. Dobra. Jedzenie. Jesteśmy uratowani, nie będziemy już chodzić na 4 HP. Okej, okej. Coś to musi być takiego strasznego. Szczerze powiedziawszy, trochę się zawiodłem. Czego takiego wyjątkowego tu nie było? O, tu są jakieś wrota. Chyba ostatnio też się spotkaliśmy, tylko nie wiem, czy chcę je ruszać. I broni Skolara, czyli to był uczony chyba, czy mędrzec, coś takiego. Wybaczcie tą przerwę teraz taką w gadaniu, ale no. Musiałem się siorbnąć po prostu. I zobaczmy, co my tu mamy. Brama do sali tronowej jest teraz zapieczętowana. Okej, okay, nie wiem co trzeba zrobić. A później się kiedyś może przekonamy. Okej, okay, wredne kolce chciał mnie zabić. Jest, ja to wiem. Okej, okay, dwie kobiety z włócznią, okej. Okay. To się dosłownie nazywa chyba Spear Maiden, nie Spear, tak Spear. Teral mniejsza. Dobra, o nie, XL jeszcze z gwiazdką. To będzie jakiś zły bebok, taki bardzo zły. Ja właśnie prawie zginęłem od zwykłego trupka. Nie, tak być nie może. Chybaj tu Eldritch Blasta i gin zły niedobry. Commander jeszcze Massive, nie wiem co dają te traity konkretnie. Nie nauczyłem się tego, chociaż wiem, że jest glosarz ogólnie i okej, okay, dobra, fajnie. Czyli już wiem, jak mniej więcej można zdobywać te sztabki metalu. Na pokonywanie właśnie takich przeciwników kuf pseudoelitarnych. Czy ja naprawdę skoczyłem na te drewniane kolce? Nie. Jest smutne.
Oj, wybaczcie za hałasy. Ale to jest takie smutne. Ile żyłem wcześniej na 4 HP, teraz przez przypadek sam w kolca wpadłem. Ale dobra, chyba mamy poziom tego. Maga. Endomorph, nie wiem jak to działa. Antique Achilles Shield. Okej. Okay. Mamy jakiś Cloth of Spindle, nie wiem co to, a tu wampiryzm. Nikt nie ma żadnych specjalnych cech. Powiem szczerze, że wampiryzm wydaje się być bardzo ciekawy. Fireball jeszcze nie mamy. I z chęcią bym to sprawdził, ale... Pasz. Nie, dobra, zobaczmy wampiryzma. Później zobaczymy jakieś takie inne rzeczy. Okej. Okay. I stać nas na coś wartego uwagi? Chyba nie szczególnie. Próbować. Może tak musieć, nie musi. Wezmę jeden poziom tego, żeby zobaczyć, co tam mamy. More chances, more choice. O, będziemy mogli przelosować naszych potomków. XP gain. Tam nie potrzebujemy tego aż tak bardzo. Okej. Okay. Tu jest focus, nie wiem jak on działa, ale mniejsza. Powiedzmy, że wezmę tutaj jeszcze to na HP. Jeden punkt chociaż, żeby zobaczyć co tam dalej jest. I mamy tutaj jakiegoś... boksera. Okej. Okay. Nie szczególnie, więc powiedzmy, że... ulepszę jeszcze udźwig. I tak, pewnie wiem, że stracimy bardzo dużo, ale tak. 150% więcej obrażeń, ale jak uderzamy bronią, to otrzymujemy. Prawie, fajne, dobra. Teraz zobaczymy, co on powie. A, nic mi nie będę powiedzieć, znać, tylko jest coś takiego. I tak, broń ta mędrca jest silniejsza, ale też cięższa. Jeśli to kupimy, to dostajemy armor. Szczerze nie wiem, czym jest armor, więc pewnie musiałbym to zobaczyć jakoś porządniej. Właśnie w sumie można nawet zamiast tak gadać głupoty, zobaczmy. Tutaj mam właśnie różne statusy i tak dalej. Ale mniejsza i armor. A, okej. Okay. Jeden punkt zbroi blokuje jeden punkt obrażeń. Tylko 35% otrzymywanych obrażeń może być zablokowane przez pancerz. Okej, okay. Dobra, czyli taka mini rzecz. Okej, okay. A ta kulka jak działa? A, po prostu rzucamy takie... A, dobra, to w sumie mieliśmy, rzucamy takie trzy kulki. Dobra, pogadajmy z nią. No, chłopie, co dziewczyna musi zrobić, by dostać trochę pizzy? Nie wiem jedzenia, ale lubię, jak ono wygląda. O, fajna muzyczka swoją drogą, bardzo mi się podoba. Ale nadal, nie rozumiem, co tak wszyscy tutaj o tej pizzy gadają, ale dobra, mniejsza, zobaczmy co jak. Dobra, tutaj zebrałem to wszystko i mag poziom pierwszy, inteligencja plus 1%. Total mastery, 1. Rune Weigt plus 2. Okej. Okay. Ej, dobra, to idziemy wampirzycą tym razem. O, oszukiwaczu śmierci, czy tam... Ty, który oszukałeś śmierć, witaj. Ciekawie gada. Pewnie chodzi o tego, o wampiryzm, nie wampira. Ale wiecie, może to być kwestia tego, że gracz jest tutaj postrzegany jako jakaś nieśmiertelna istota, która ciągle powraca pod postacią swoich potomków. Ale jednak nadal on, czy coś, dobra. Szkoda też trochę, że pada nie mamy, bo tam może by się udało lepiej chodzić i atakować w drugą stronę. By a la moonwalk robić, no niestety. Ale dobra, jakieś tam otrzymuję, bo nie lubię tych oczków. Więc tak, zaatakuję w jedyny sposób, który nie pozwala ich trafić, no super. Ale dobra, dobra, nie musimy się aż tak martwić utraty życia. Bo jak widać, możemy się leczyć, co prawda jak już utracimy życie, to strasznie dużo, ale no wiecie o co chodzi. Ale teraz utrata życia, chociaż bolesna, to nie jest aż taka groźna, jak tam na innych postaciach. Dobra, 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 daszujemy, hyc, tak, i zwiedzamy sobie dalej. Okej, okay, otrzymamy 202 obrażenia, bardzo niedobrze, ale 31 więcej HP. Zaryzykujemy. Ach, z HP to jest fajna sprawa i tak, tutaj muszę daszować ostrożnie. Żeby nie zginąć, ale dobra, dam radę. Tam jest przejście do nowej lokacji, pewnie znowu do tamtej samej, co ostatnio. Okej, nie wiem co tam się stało, ale dobra, mniejsza z tym. Teraz tam pójdziemy, tylko najpierw... O, żarcie, super, super.
To znika przez ściany, przenika przez ściany. Dobra. No nie udało się. I to tak mocno się nie udało, ale i tak sukces. Mimo wszystko. Dobra. O, w ogóle ciekawe, piachowe. Takie piachowe, że takie nazwy. Wyczymy tak długo, aż nie podskoczymy. Dobra, to jest fajne. Chociaż powiem szczerze, że wydawało mi się, że no w końcu same też padają po jakimś czasie. A tutaj jednak nie, dobra. Ej, to w sumie nie są aż takie złe, jak się wydawało. Dobra, teraz tak. Tak, tak, hyc, dasz. Miałem dasznąć w niego, żeby go trafić. A nie tak, tutaj po prostu. Okej, czyli blokowanie zabiera nam trochę many, zmniejsza obrażenia otrzymywane, tak jak teraz patrzę, ale jednocześnie nie chroni w 100% przed obrażeniami. Szkoda. Fajnie, bo gdyby, wiecie, to było takie... Nie tykali tak długo, jak mam manę, ale... Rozumiem też decyzję potencjalną. Tylko, że to mogą być OP dla ludzi, którzy idealny refleks mają. Tak trochę wyrównuje to szanse. No nie, 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 nie gin, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin. Chodź, zaklęcie, tak? Zaklęcie. Spokojnie, bij. Bij starego dziadka szkieleta, tak? Dasz pod szkieleta i ubij go. Ale może nie, umieraj przy tym. Okej. Okay. To było żałosne. Tak, to było żałosne, nic za nic ująć. Mało zarobiłem, mało zdobyłem czegokolwiek. To jest tak niebieski. Tam niebieska walkiria. Mały barbarzyńca albo łucznik. O nie, 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 nie. No, szczerze mogę wziąć. Tak, mały barbarzyńca wydaje się być najciekawszym wyborem. Najciekawszą, tak, najciekawszą wyborem. Ja to jestem dziwny. Ale tak. O, mogę coś kupić w dokach, więc pójdziemy. A, tylko najpierw z nią trzeba pogadać, czy ona coś ma do powiedzenia. Jest, nadal mówi na nas daki, czyli kaczucho, ale okej. Kaczucho, proszę, przyjdź i poczęstuj się moją herbatą koszarskiego, czy jakoś tak, czy koszarską herbatą. Poranna herbata jest jedną z najlepszych, największych, najlepszych po prostu tradycji kiedykolwiek stworzonych i nikt nie powinien się jej pomijać. Ja lubię moją z mnóstwem cukru i mnóstwem mięty, dosłownie bardzo dużą ilością. W sumie to może więcej cukru niż herbaty. Znam niektórych tacy są, ale dobra. Fajne nawet, ale nie. I co to jest takie affordable? Dobra, to jest affordable, że tak dziwnie powiem. Więc wezmę. I mamy... Unity level 20, nawet nie wiem, co to chodzi z tym Unity. Chunki jakieś tutaj. Ale Unity bonus level 20 plus 20% bonus resolve. I trochę straciliśmy resolve na tym, ale w sumie mamy Unity bonus za skórzane. Dobra. Będą ci barbarzyńcy naprawdę sporo będą bić na tych swoich atakach. O, jeszcze mam coś takiego. Nie wiem, jak do końca ma to działać, ale... takie coś. Fajne, fajne, fajne. I to żre mi manę po prostu. Przy każdym uderzeniu. Ale się będzie kręciło wokół mnie. Fajne, fajne, naprawdę. A ten co mam mówi? Śmiertelniku. Będę cieszył się swoim czasem tu, w dokach. To jest dosłownie hub, tak, no, jakby to nazwać, centrala spotkań z nowymi ludźmi do badania i, no, i nowymi nowych kultur do czynienia z nimi, czy do cenienia ich, mniejsza. Dobra, mniejsza o to. O, tak, 60 oddajemy pozostałe. Tam dostaliśmy 6. Chyba. Nie, szczerze nie zwróciłem uwagi do końca, ale mniejsza. Czasem już prawie 20 minuta. Lada moment będzie musieli powoli kończyć, ale spokojnie. Mamy czasu. Okej, okay, już widzę, że armor trochę mi tutaj redukuje się pan obrażenia, ale nadal otrzymuję. Okej. Okay. Dobra. Idź, mały barbarzyńco. Może nie powinienem tak łatwo dawać sobie rozwalić tej zbroi. Ej.
I one nie one nie tak, że używają tej many na uderzenia, nie, one z każdą sekundą po prostu je żrą. Dobra, dobra, tutaj akurat muszę przyznać. O! O, to ciekawe, możemy krzyczeć nawet bez many. Jak się chyba odnowę, jak zostaniemy trafieni, czy coś? Nie wiem, ale tak, kolejny biom. Duchy, jezioro Piszono, czy jakoś tak. Fuj, ohydne trochę miejsce się wydaje, ale dobra. Nie wiem, czemu kojarzy mi się z Blighttown. Ale jesteś ta sama postać co wcześniej. O, udajesz się tutaj do tych głębin poniżej. O, bądź ostrożny. Zbyt wielka pewność siebie może być zabójcza. Nawet te Eustaris nie wchodzą dużo głębiej bez słonecznej latarni. Niewiele tych latarni pozostało. A te, które są, utraciły swój żar dawno temu. Jeśli odnowisz słońce, mogę rozpalić ponownie żary. Wtedy więcej pogadamy. Okej. Myślę, że to może być głupi pomysł tam iść od tak po prostu teraz, więc... Jakkolwiek chciałbym to zobaczyć, tak tego nie zrobię. Ja się stepnąłem stąd dotąd. Halo. Jak to działa? Ja nie umiem w teleportację. A, dobra, muszę po prostu wybrać tak, dobra, na mapie. No to zobaczymy, dokąd to prowadzi później. Teraz wracamy tutaj. Będziemy miażdżyć naszym mini barbarzyńcom. Też nie ukrywam, to będzie mini. Bywa trochę problematyczne. Tak, no jakkolwiek dwarfizm jest fajną cechą, jeśli się chce znaleźć przejścia inne takie, tak w sytuacjach, kiedy się idzie i chce się walczyć z wrogami, jak równy z równym, no to a zresztą widzicie, jak to wygląda. Trochę ciężko jest ogarnąć dwarfizma. Okej, ale za to tutaj jest łatwo. A, dobra, to jest na środku. Okej, spokojnie, spokojnie. Oj, tyle z tego spokojnie wyszło, że w sumie nic nie wyszło. Ale dobra, mamy skrzynię. Możemy zrobić? Możemy wziąć miecz. Tym jakiś Blessing of Strength. Ostatnio też to mieliśmy dostać. Nie wiem, jak to do końca działa, ale zobaczmy w ogóle tego Blessing of Strength, bo ostatnio tego nie sprawdzałem chyba. Relik. A, zadajesz 6% więcej obrażeń od broni. Przyjemnie. Już kosztem tego, że no, dosłownie, to broń innej klasy. Okej. No, coś za coś tak naprawdę. Okej. Dobra, powiem szczerze, akurat wymiana topora na miecz nie była złą decyzją. Owszem, topór był mocniejszy, jeśli chodzi o obrażenia, ale mieczek też lubię. Też jest dobrą bronią. Ale to można powiedzieć, że poniekąd trochę łatwiejszą w obsłudze od topora. Dobra, tym się nie przejmuję. A, tutaj tak, 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 tak. Aha. A, okej. Wiecie co, teraz zauważyłem dopiero, że ten pancerz to taka jakby wartość stała, że to nie tracimy go jak w niektórych grach. On po prostu zmniejsza otrzymywane obrażenia cały czas, ale maksymalnie 35%. Okej, w naszym przypadku maksymalnie, co nieważne ile jest tam procent, maksymalnie 7, bo mam tylko 7 pancerza. Ale okej, fajne, fajne. Szkoda, że wcześniej zwróciłem na to uwagi, jeszcze dokładnie myślałem, że już dawno go straciliśmy. Czy coś, a tutaj proszę, takie coś nagle. Okej. A teraz tak, full focus, nie możemy zginąć. Musimy odkrywać więcej nowości. Ja? O kurczę, to było takie bliskie. No i jeszcze teraz stracę życie kilkukrotnie, jak na złość. A nie wydawało się aż takie trudne. Ja.
po tym tak jak zwykle zlepiłem. Nie, ja powiem wam szczerze, że fair chesty i inne tego typu to nie mój świat. No niestety. Wcześniej czy później będę musiał je zdobyć prawdopodobnie, ale... Raczej to będzie później. W moim wykonaniu w szczególności. Mam. I teraz tak, śmierć nadciąga w sumie. Nie ma co się oszukiwać. Dużo to długo to my raczej nie pożyjemy. Okej, okay, to było ciekawe. Czy ja wlazłem w te kolce znowu? O nie! Nie, wiecie co, to już nie jest nawet śmieszne. To jest żałosne po prostu, jak ja bardzo nie ogarniam. Nawet nie jest wina żadnego inputu czy czegoś, to jest po prostu moja wina. Ale dobra. Nie stać życia. Challenge. I trafiłem centralnie w to. To nie było trudne. Ja po prostu tylko nie myślę. Ale dobra, trochę się zarobiło przynajmniej. 982. Spora sumka, muszę przyznać. Ale mniejszą. Okej. Okay. Weźmiemy to, bo to są jakieś ciekawe rzeczy, których jeszcze nie znamy, i plus 50% złota. Więc tak, i... W sumie nie wiem, co więcej dodać. Ja po prostu to weźmy. Ej, czyli to jest to samo, tylko że jak to wymaksujemy, to tam chyba jest jakaś inna opcja, żeby to, wiecie, tak... Jeszcze bardziej robić. Dobra. Ach, full focus, musimy się skupić. Wezmę teraz może, wiecie, jakieś takie rzeczy, których jeszcze nie mamy, żeby po prostu zobaczyć następne. I... co my tu mamy? Okej. Okay. Powiem wam szczerze, że tego nie rozumiem. Jakiś drzewny most. I dosłownie... Okej. Most do przyszłych featureów. Dobra, czyli tutaj coś jeszcze będzie później. Dobra. Tym więcej to już nic nie zrobimy. Wszystko zrobimy. Dobra, mam więcej inteligencji. Więc nasze zaklęcia będą jeszcze mocniejsze. Tak, gramy teraz Valkyrią. Klasą, której można powiedzieć, że nie ogarnia, bo takie atakowanie to jest dla mnie za trudne. Chociaż okej, będę mógł łatwo atakować przynajmniej w niektórych wrogów. Mamy kulki ognia oraz wspaniałego kręciołka, który ma cooldown na kilka chyba trafień we wroga. Ale nigdy nie sprawdzam, tak, na trafienia we wroga. I okej, mamy fajny zasięg przynajmniej. Aha, i jak tutaj dostawać kryta? Okej, z szarży jest kryt. I bije to dosyć mało, ale dobra, swoim zasięgiem i możliwością atakowania w różne strony świata to w sumie nadrabia. A, i w sumie, dobra, jestem lamą, bo znowu zapomniałem sprawdzić, jakie są nasze cechy. Uwaga, kartograf, plus 25% złota. Oho. Masz mapy na myśli, czy myślisz o mapach? Mapa jest odkryta, ale nie wiesz, gdzie ty jesteś, okej. Okay. A tutaj cip. No pay, no frame, or reference. Nie możesz widzieć swojego życia. To jest fatalne, ale jakoś się poradzimy. A czucho, chcesz może trochę... Jagnięcych i to fatach, nie wiem co to jest, jakieś coś tam powiedzmy, jakieś jedzenie. Ale tak, to jest jagnięcina, czosnek i ryż i pomidory i wszystko co jest pyszne. To jeden z moich ulubionych posiłków, więc... Aha. Więc... don't be bashful when asking for a second. Nie bądź... okej, okay, bashful, nie jestem pewna, ale dobra. Ogólnie coś tam, proszę nie ma tego... Aha. Chyba coś takiego, w sensie nie wstydź się prosić o dokładkę. Mówię serio. Wiesz, śmiało. Zrobiłem zbyt dużo, bo zapominam jak mała jest to. Okej. Okay. Chyba coś takiego mniej więcej tam było, ale mniejsza. O, save co chcesz, chcę. Psst, hej kumplu. Mogę dać ci trochę porad? Nie przejmuj się tym, jak wiele masz teraz w oszczędnościach. Jesteśmy w... Bull market, nie wiem co to jest, ale okej. Okay. Musisz wydawać pieniądze, żeby robić pieniądze. Wzmocnij tą swoją posiadłość. Inwestuj w siebie, zanim zainwestujesz we mnie. Brzmi głupie, prawda? Ale mówię ci...
O, chłopie, czy coś takich, nie wiem, boy, to jest taki suchar słowny, którego ciężko po prostu tutaj teraz przetłumaczyć znowu. Tak robi się tu pieniądze. Okej, okay. Dobra, oddajemy nasze trochę. 117, 105, 12, niski procent, ale dobra, ważne, wiecie, że cokolwiek dostajemy. I tak, teraz zobaczymy, co będzie. Poradzimy. Z normalnych rozmiarów na pewno będzie już łatwiej niż malutkim barbarzyńcom. Gorzej tylko z tym... co? Ile to? Aha, no tak, zapomniałem, że ja tym w sumie mogę rozbijać pociski. Okej, okej. Dobra, to jest fajne w sumie. Okej. Okej. Dobra, 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 spokojnie. Dobra, fajne, fajne, fajne. No i tutaj stać życie. Max HP. Oczywiście już to zrobię. Nawet nie piszę, ile tracę. No to jest naprawdę wredne. Kurczę, to ja dosłownie nie wiem nic o swoim poziomie zdrowia. Chociaż tu takie, nie wiem ile jest mojej max HP, ile wnosi mojej max HP, ale coś tam będę wiedział. To takie, no, nope, nic się nie dowiesz. Dobra, daj dodatkowe wyzwanie, oczywiście. Aczkolwiek oznacza, że na moment mogę zginąć. Więc najlepiej żyć tak, jakbym ciągle miał 1 HP. Tak będzie najbezpieczniej. Okej. Okej. Okej, ja ty ginę. Ja wam to po prostu mówię. Ja tutaj zaraz zginę. Przez swoją własną głupotę. Przez to, że nie widzę swojego HP. Okej. Ja wlazłem w kolce. I wlazłem w oczko, nie. To było tak... Wiecie co, nie. Ja po prostu nie umiem. I wiem, że pewnie nawet nie chcę wam się oglądać, jak ginę w jakieś głupie sposoby, no ale trudno się mówi. Dobra, biorę po prostu pucharza i teraz... Full focus, full focus. Jakby to coś miał dać, ale dobra, mniejsze. Nowego czegoś jeszcze nie mamy, o niestety nie za bardzo. Ale tak, skoro tam nie mogę nic wziąć, to weźmy, ulepszmy. Weźmy inteligencję. Większa to życie z health dropów, więc tak. Dropy to moja jedna szansa na przeżycie. A, co to w ogóle jest? A, okej. Okay. Okej, okay, czyli to jest takie po prostu kulka, którą możemy celować nawet. Okej, okay, dobra, fajna jest. Ale mniejsza masz, Haron, 70. 7 dla nas, okej. Okay. To w niektórych momentach wydaje mi się, że to jest 10%. Za to jeszcze mniejszy sugeruję, że to jest jeszcze mniej procent. Ciężko mi określić, ile to jest. Okej, okay. Bąk z patelni. I zginie zaraz, więc nie się martwić. Teleport. Bąk z patelni zaraz będzie. Pamiętaj to, że patelnia ma delikatnie opóźnione te ataki. Okej. Okay. Zaatakować patelnią bezpośrednio, to muszę liczyć się z tym, że no... Mogę nie zdążyć uderzyć, jeśli będę za późno reagował. Okej. Okay. Jakiś naprawdę groźny. Więc idź stąd. Kiedy dostaliśmy za niego ten metal, a bez skakania. A, o to tu chodziło, zepsułem. Tego pokoju. Ja ci powiem szczerze, że takie no jumping jest dla mnie ciężkie do zrozumienia. Jak mam tam się dostać nie skacząc? Owszem, no może. Dobra, w tym wiecie co, mam jedną teorię, jak to można zrobić.
bo jest taki talent pierd. Nie wymieniam potelnie na tamto coś. Wiecie, zamieniam talent na pierda, który nas w sumie odbija. To może tym talentem by to się dało radę ogarnąć, ale tak, bez tego to nie wiem. Przy okazji zupka. Jeszcze jedna zupka. Dobra. Cześć, stara kukło. Nie przyjmuję mieczyka, jak już mówiłem. Dala. Sekretem. A, tutaj chyba ostatnio było to takie dodaszowanie. Wydaje mi się, ale to jest... Ivy Seed wymaga Resolve. A tutaj mamy... The... Seed Handles Bargain. Nie wiem, co to jest. The pain only lasts for a short while. A tutaj... The Shade Hangs Low, but Roots... Patron... So... Dobra, weźmiemy to. Potem weźmiemy to kiedy indziej, to drugie. Oath Relict. Deal and... Znaczy deal and take 100% more damage. Okej, czyli wszystko będzie ginęło szybciej, ja będę też ginął szybciej. Takie coś. Okej. I co my tu mamy? Jakaś lepsza nagroda? Hełm mędrca. Czym Skolara? Nadal nie wiem, jak Skolara przetłumaczy do końca. Tak, pewnie mędrzec jest prawidłowym tłumaczeniem. Dobra, nadal nie wiem, jak to ogarnąć. A, tutaj. A to idźmy. Zobaczymy, dokąd to zaprowadzi. I tak szczerze mówiąc, chciałbym naprawdę już tym razem coś fajnego odkryć, a nie tylko robić takie bezmyślne przechodzenia. Tak, 67. Olbrzymie obrażenie otrzymuję. Z tego, że zdaje większe obrażenie, jak i tak częściej będę ginął pewnie i otrzymywał te głupie obrażenia, niż się zadawał. Okej, spokojnie. Damy radę. Jeszcze. Skrzynka z monetami. Wiecie co? But... Nie. Jak bardzo można nie ogarniać? Nie. Nie wiem, czy to jest jakiś zły dzień, czy coś. Ale to już jest po prostu nawet nieśmieszne. Ja po prostu nie wierzę w to, jakim... Ci... fatalny. Chyba wezmę tego barbarzyńcę jeszcze. Powinienem kończyć, ale nie no. Ja chcę się zrehabilitować, ja chcę tu zrobić jedno porządne podejście jakieś. Dobra. Tak, wiem, że mogą coś sobie kupić, ale nie. Ja po prostu inwestuję w HP, nie przejmując się niczym. Po prostu HP to jest moja jedna nadzieja. O, przy okazji coś chcę, znowu. Hej, kumplu! Myślałem o wymianie boi. Ta tutaj... Wydaje się trochę... staromodna. Trochę... kłóci się z moim dekorem, nie uważasz? Nie wrzeszczy, klasyczne. Myślę o czymś w gwiazdy lub złote monety. Może nawet diamenty lub korony. Wiesz co? Im więcej o tym mówię, tym bardziej podoba mi się ta boja. Witaj ponownie, podróżniku. Okej. Zaczęliśmy dużo, trochę zyskaliśmy i... Tym razem już mówię serio, to będzie ostatnie podejście. Jeśli nic nie osiągnę, to się załamie, jeśli coś osiągnę za to, to sukces i super. Chociaż barbarzyńca. Barbarzyńcom nie gra się najłatwiej. Chociaż okej, ten skill, który odrzuca wrogów daleko, jest naprawdę akurat pomocny przy byciu damą jak ja. Rana krzyczałem na to i dostałem dzięki temu pieniądze. Super. Dobra. Trafić, żeby to się aktywowało znowu. A. Mogę burzę z piorunami na siebie zsyłać. Nie najlepsze, nie najgorsze może być po prostu. Co? Knockout punch.
Okej, okay. Wydaje mi się, że to jest coś związanego z tym bokserem, ale... Tak całkowicie osobiście mówiąc szczerze, to... Podziękowałbym za to. Nie dzięki, po prostu. To, co mam teraz, wydaje się być lepsze. Pomimo to, że i tak zamiast tego porządnie korzystać często, to zapominam o tym i nie otrzymuję głupie obraże. Nie. Okej. Okay. To było na farcie. Na wielkim farcie. Ale okej, okay, kolejna skrzynka, trochę monet. O. Tak. Tak, tak, tak. Na szczęście. Zrobione z korzeni. I teraz co tu mamy? Dwie skrzynki. Okej, okay, czyli to jest ten problem tego wyzwania, że tak nazwę. Łatwo tam było zahaczyć się od selfic i utrzymać te głupie obrażenia. To zrobiłem przypadkowo. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, dobra. Dobra. Teraz w sumie stało tylko jedna rzecz. Żeby to się udało wszystko. Bo udaje się nam dobrze walczyć. Tam w miarę dobrze. Po prostu. Teraz zostało tylko, żeby naprawdę gdzieś dojść, coś odkryć, kogoś pokonać, coś zebrać. Wiecie, o co chodzi. A, i przy okazji może zobaczmy w końcu, jak się sprawuje to. Nawet w porządnie rani to wrogów. Na szczęście mnie nie rani, bo gdyby jeszcze mnie to raniło, to już... Szczerze mówiąc, mógłbym się poddać. Okej. Okej, okej, rozumiem. Rozumiem. Naprawdę? Tylko taka zwykła skrzynka za takie wyzwanie? No okej, to nie było trudne, tylko... Trzeba zauważyć po prostu ten taki element charakterystyczny. Ale tak, nie było aż tak źle. To też mamy w miarę sporo. Okej, trzeba teraz to zauważyć, gdzie jest wejście do jakiegoś sekretu. Wejście, co będzie raczej... Chciałem powiedzieć dla małych postaci, ale nie, na szczęście zauważyłem to samemu, więc nie jest tak źle. Jak przyjemnie się tak patrzy po prostu na każdy sekret odkryty, nawet jeśli są takie oczywiste. Co? Ja, okej, okay, fairy chest, znaleźliśmy tak po prostu. Oho. Generational, czy tam generational, delayed, gratification. Okej, okay, czyli możemy teraz zdobywać runy, które pozwolą nam zbierać więcej złota. I to mi się podoba. Wiecie, progres szybciej będę mógł robić, nawet będąc lamą, która będzie zarabiała po bardzo niewiele naturalnie na rundę, już tak nazwę. Teraz chociaż coś takiego zawsze zwiększę mi to o jakiś procent. To oznacza, że może nie będę musiał brać jakichś najgorszych rejtów. A i tak będę otrzymywał pokaźne sumki. Okej, okay, tam niczego nie ma, tutaj mamy znowu tu coś. I wiecie co, chyba nawet tam pójdę. Wiem, że pewnie będzie oznaczał to moją śmierć, ale... Ale tak, ale ja tam pójdę. Ja po prostu mówię, muszę coś w końcu odkryć. Nowego, sensownego. Ej, dobra. Najwyżej tylko... Czemu? Jak machnęłem tym toporem, to nagle otrzymam za to obrażenie. On jeszcze nie atakował. I dobra, super. I ten pokój. Właśnie mówię, że tutaj musi być na końcu coś. Wartego uwagi, ale nie, dobra, jest tylko przejście. Okej, okay, dwóch elitarnych, no to do widzenia po prostu. Ja tu zaraz padnę, jestem tego pewien. No. Dobra. Wygrałem jakimś cudem, zrobiłem metal, który jest mi tak mało potrzebny. I straciłem prawie całą HP. No, teraz to idealny moment, żeby tam pójść do tego czegoś. Niemniej jednak tak. Pójdziemy jeszcze do słynie, może na pokój max 2. A, czyli to nie trafia poniżej mnie. Niestety. No, albo co, chciałem właśnie teraz pójść na tylko kilka pokojów, ucząc na to, że dostaniemy jakieś żarcie.
starcie, co pójść na spokojnie, wiecie, już tam. Ale nie, musiało jak zwykle się skomplikować wszystko. Okej, okay. Wielka sala ze szkieletami. Chyba przejście do kolejnego biomu. A, krzyk. Czy znaczy go użyję tutaj, czy gdzie indziej? I... Ta. Naprawdę, nie mam już nic do dodania. Naprawdę nie mam nic do dodania, to po prostu już... pokazuje... jaki żałosny jestem. Tak. W tym momencie biorę sobie łucznika. Bo są tutaj jakieś dwie nowe rzeczy. Spada są te antyki, relikty, pamiątki czy coś, więc to nie jest takie całkowite. Z drugiej strony wiem, że mógłbym tutaj ulepszyć, ale pasuje. Chcę z nią pogadać i jeśli da się, kupujemy tą zwiększającą zdobywanie złota. Kaczucho, te runy są proste jak smaki. Jeśli chcesz naprawdę dobry towar, musisz dać mi ten dobry towar. Przez dobry towar dla mnie mówię o czerwonym eterze. To pozwoli mi żyć wiecznie. A ten dobry towar dla ciebie, chodzi mi o runy. Stacking rune. A, stacking runes, czyli okej, czyli że nakładanie run na sobie, czy tam... A, stakowanie, mniejsza. Nakładanie run jest bardziej skomplikowane, niż się wydaje. I dobra, możemy kupić jedną lifestealową. Albo bounty rune. Droga. Ale tak, 10%. A, czy możemy tylko jedną? Powiem szczerze, tak, i tak nie żałuję. Warte było, moim zdaniem. I zobaczmy, co tu mamy jeszcze. Czapkę, która daje więcej vitality. Ale okej. No cóż. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Tam w sumie. Bo mnie się może wydaje, że zrobiłem, co miałem zrobić. Chociaż i tak nic nie wyszło. I tak, teraz jeszcze zanim coś, co. Oczywiście w następnym odcinku będziemy kontynuować tę przygodę. A póki co, antyk, pierścień, i to jest rzadki relikt i epicki relikt, który jest antykiem i jest to jakiś soul tetcher. Mam 65 resolve, nie wiem co to oznacza, ale okej. Okay. To tak, za każdy punkt resolve, czyli tego czegoś poniżej 100, zadajesz 1 dodatkowy procent obrażeń. Okej, czyli 35% teraz mamy, tak się złożyło, ciekawe. Nadal nie wiem, jak działa ten resolve, ale okej. Okay. Chociaż może to było mówione. Może było, może nie jestem pewien. A to i tak. Co 5 sekund twój następny atak zadaje 100%, 150% bonusowych magicznych obrażeń wszystkim wrogom. A, i w ten sposób jest to reprezentowane. Okej, okay, dobra, wiecie co, fajne. No cóż, cóż więcej powiedzieć, no... Jakoś to się zapowiada. Proszę znać, że ci i tak to totalnie zlamie. I zobaczmy przy okazji, czy mamy jeszcze jakieś inne poziomy. Przynajmniej tyle udało się zrobić też poziom tym, mamy focus 1% i barbarzyńcą, więc to nie jest może aż tak strasznie źle, chociaż obiecuję, że następny odcinek to już będzie taki, w którym będziemy skupiać się na bossach i szukaniu nowych rzeczy, a nie na zarabianiu. Zarabianie będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego. Więc cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że mimo mojego lamienia wam się podobało. I cóż, no do zobaczenia już za jakiś czas ponownie. I tak, to tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej!